Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rata, jestem doradcą handlowym firmy Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów Dacia w Lublinie. Po drugiej stronie kamery Maciej Kukiełka, również doradca handlowy w salonie Dacia. W dzisiejszym odcinku zapraszam na prezentację systemu WNRF Evolution, systemu montowanego w Dacia. Zapraszam. Samochody Dacia wyposażone są w system WNRF Evolution. Widzimy na ekranie 7-calowy wyświetlacz oraz funkcje tegoż systemu. Radio, strona główna radia, programowanie ręczne oraz programowanie automatyczne. Lista stacji, programowanie, opcje informacyjne, zmiana zakresu V. Następnie multimedia. Możemy podłączyć tutaj zewnętrzne urządzenia, tak jak telefon, i korzystać na kabelku albo na Bluetoothie z funkcji telefonu, wysłuchanie muzyki, YouTube oraz inne programy medialne. Telefon. Możemy zaprogramować kilka telefonów i wykonywać połączenia dzięki technologii Bluetooth. W samochodach Dacia, w każdym z systemów audio, czy WNRF Evolution, czy standardowym radiu, jest zestaw głośnomówiący i możemy przez niego rozmawiać. Można skopiować listę połączeń do samochodu oraz książkę telefoniczną. I co jest ważne, ta książka oraz lista połączeń nie jest zapisywana w samochodzie, jeżeli zostanie zerwane połączenie Bluetooth. Czyli nie ma możliwości, żeby ktoś drugi korzystał, przeglądał te dane. Funkcja Driving Echo. Są to informacje, które pozwolą zaoszczędzić paliwo. Funkcje Echo, nauka jazdy, Echo, czyli co robić, żeby jeździć bardziej eko, bardziej ekonomicznie. Tutaj również mamy podgląd z trasy, informacje z komputera pokładowego, średnie spalanie, średnia prędkość oraz dystans bez zużycia paliwa. Możemy to zresetować i zacząć od zera. Nawigacja. Nawigacja fabryczna. Możemy wykorzystywać ją w trybie mapy, czyli bez nawigowania do konkretnego celu, oraz typowa nawigacja, czyli nawigowanie poprzez wskazanie konkretnego celu. Cel podróży, trasa, opcje, ustawienia różnego rodzaju i aktualizacja mapy. Aktualizacja mapy dla nowych klientów jest bezpłatna w terminie 60 dni od rejestracji samochodu. Każde kolejne aktualizacje są już płatne i oczywiście w zależności od mapy, jaką kupimy, różnie to kosztuje. Aktualizacje Dacia są dwa razy w roku, w kwietniu oraz pod koniec roku. Do aktualizacji mapy potrzebny jest dodatkowy program Dacia Toolbox. Ustawienia systemowe, dźwięk, wyświetlacz, łączność, system. Jak widzicie, jest to bardzo prosty i przejrzysty system, nie zaskakuje zawiłością rozwiązań. Ciekawą opcją jest funkcja noc, po naciśnięciu której wygaszany jest ekran. Hello. Włączenie ekranu to jest naciśnięcie, czy w zasadzie dotknięcie pola całego wyświetlaczu, obojętnie w którym miejscu. Sterowanie mediami umożliwia również joystick umiejscowiony pod kierownicą, pod prawą dłonią. Możemy oczywiście regulować tutaj głośność, możemy wyciszyć całe audio, możemy również odbierać telefon oraz zakończać rozmowy. Dodatkowe przyciski służą do zmiany zakresu faru. System automatycznie łączy się w technologii Bluetooth z telefonem. Na wyświetlaczu mamy informacje o zasięgu sieci, stan baterii.
Dodatkową opcją bezpłatną w Daci jest współpraca z systemem Android Auto. Podłączę w tej chwili swój telefon i zobaczymy, jak ten system działa. Android Auto. To informacja z książki telefonicznej. Cześć, Android Auto. Jeszcze nie bardzo wiem, jak w tym pomóc. Cześć. Hej, co mogę dla Ciebie zrobić? Opowiedz żart. Dla Ciebie wszystko. Jakie są ulubione ryby matematyka? Sumy. Taki sobie suchar. Dobra, lecimy. Dlaczego lody się topią? Bo nie umieją pływać. Jak widzicie Państwo, Android Auto i komunikaty z Android Auto śmiesznie i fajnie współpracują. Polecenia głosowe wydajemy po naciśnięciu przycisku. Zakończ nawigację. I nie wykonał. Nie jest idealny. Sam system Android Auto oferuje, tak jak Państwo widzą, różne możliwości. Oczywiście telefon, podcasty, muzyka, mapy, pogoda, kalendarz, informacje dodatkowe, nawet waluty. A tutaj możemy samo wyświetlanie map zmienić na klasyczne oraz na satelitę. Zobaczymy, jak działa nawigacja. Jest to nawigacja z Google Map. Ponawigujmy trochę. Nawiguj do Warszawa. Nawigacja do Warszawa. I w tej chwili możemy jechać w trasę, będzie nas nawigowało, będzie gadało, rozmawiało. Możemy wyłączyć ten wyświetlacz, żeby nie przeszkadzał nam w odbiorze. OK. Jest to funkcja, tak jak wspomniałem wcześniej, dostępna w każdej Daci wyposażonej w system MediaNav Evolution. Współpraca z Android Auto oraz również z CarPlayem, czyli produktach Apple'a, jest w Daci bezpłatna. Podkreślam to, bo nie każdy producent samochodów oferuje taką usługę. Zakończmy działanie Android Auto. Pokażę jeszcze jedną funkcję, o której nie wspomniałem. Jest to MultiView kamera. MultiView kamera, czyli cztery kamery w samochodzie, widok do przodu, widok do tyłu, kamera prawa, kamera lewa. Boczne kamery przydają się przy parkowaniu obok krawężnika, ale oczywiście w warunkach terenowych. Widzimy, gdzie koło za chwilę wjedzie oraz gdzie wyjedziemy za chwilę. Również widok podobny z prawej strony. Kamera tylna zawsze załączy się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego wraz z czujnikami parkowania. Może działać w trybie ręcznym, czyli tak jak w tej chwili ja aktywuję te kamery, wybierając różne widoki, ale również po odpaleniu auta włączy się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam system MediaNav Evolution. Jeżeli macie pytania, dzwońcie, mailujcie. Jeżeli chcecie zaktualizować mapy, zarówno te bezpłatne, jak i płatne, jesteśmy do dyspozycji, służymy pomocą. Oglądajcie nas na YouTubie, oglądajcie nas na Facebooku. Zapraszam na stronę internetową oraz portale ogłoszeniowe. Służymy pomocą, radą i oczywiście ofertą. Życzę zdrowia.